Dzień dobry. Ktoś niedawno zapytał, co słychać w moim dzikim ogrodzie. Może zajrzymy. Przydomowa część trawnika, chwastnika jest regularnie koszona. Ale całkiem spora część pozostaje od wiosny nietknięta i teraz w pełni lata zdobią ją głównie białe krwawniki i selerowate, np. blekot pospolity. Ich nektar wabi chrząszcze, błonkówki, muchówki i oczywiście motyle. A wieczorem ćmy. A oto mój też nieco zdziczały warzywnik. W tym roku zostawiłam dużo samosiejek kwiatów. Bardzo zależy mi na bioróżnorodności, a kwiaty doskonale przyciągają różne straszne latające stwory. Wiosną szczególnie dumna byłam z rzodkiewek i kalarepek. Obecnie panoszą się coraz bardziej ogórki. Właśnie zamierzam je pozbierać. Doskonale też sobie radzą pory, buraczki i późno wysiane słoneczniki. Mają już ponad 2 metry. W moim dzikim ogrodzie z założenia nie stosuję żadnych środków ochrony przeciw owadom, ale mam kilka naturalnych trików, które zapobiegają niepożądanym inwazjom. Po pierwsze, nie czyszczę otoczenia warzywnika, bo zauważyłam, że ślimaki wolą butwiejące liście i trawy niż same warzywa. Myślę, że usuwając roślinne resztki z ogrodu, pozbawiamy ślimaki pożywienia. A przecież ślimaki są potrzebne w łańcuchu pokarmowym, choćby jako przysmak jeży. Po drugie, dla pożytecznych biegaczowatych, czyli chrząszczy, na ścieżce po pieleniu pozostawiam przez kilka dni małe stosiki wyrwanych chwastów. Doskonale im służą zakryjówki, zwłaszcza w trakcie dnia. Po trzecie, zawsze zostawiam na zimę lub wsadzam wiosną ubiegłoroczne buraczki, pietruszkę czy seler. Wiosenne mszyce najchętniej się na nich rozgaszczają, zapraszając przy okazji drapieżne owady do ogrodu. Te szybko kontrolują populację mszyc. Przy okazji podpowiem, że fantastycznie pachnie kwitnący czerwony buraczek. Po czwarte, dbam o wszelkie pająki, biedronki i moje ulubione złotooki pospolite. To naturalni wrogowie uporczywych białych muszek, czyli mączlików, mieszkających z lubością na kapustnych. Prawda, że ta kępa lebiodki pospolitej, czyli oregano, daje wszystkim dużo radości? Malwy też są od zawsze w moim ogrodzie. Z tegorocznej marchewki też jestem zadowolona. A fasola coraz bardziej przypomina tę z bajek. Magicznie pędzącą do nieba. Wygląda na to, że cudownie też w tym całym dzikim zamieszaniu czują się cukinie. A właściwie wszelkie dyniowate. Najbardziej chyba patisony. Gorąco zachęcam do wprowadzenia dzikiego zakątka przy warzywniaku. Chętnie podpowiem, jak zacząć. Bardzo swobodnie jest też w części zarezerwowanej na sad. Odpowiada to różnym ptakom, a szczególnie mieszkającej gdzieś tutaj rodzinie kosów.
Jabłonie jak zwykle nie zawiodły, a gałęzie już się uginają od owoców. Żeby im nieco ulżyć, już posmakowaliśmy tegorocznego kompotu. Poprzednio obiecałam, że opowiem o zwierzętach. Właśnie porządkuję i przebieram materiał. Tymczasem jako zapowiedź Miećka i Śruba. Razem zapraszamy na kolejny odcinek Dzikiego Ogrodu.